Hej Kenashi, jest to kolejny wskaźnik, który przybył do nas z Dalekiego Wschodu, dokładnie z Japonii. Heikenashi nazywane są świecami japońskimi wygładzonymi. Dlaczego? Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na standardowym wykresie z wykorzystaniem świec japońskich. Przede wszystkim w zależności od tego, jak kształtuje się sytuacja na wykresie, widzimy świece, które przyjmują określony kształt. Każda świeca oczywiście składa się z czterech wartości. Cena otwarcia, zamknięcia, minimum, jak również maksimum. Korpus może być większy, korpus może być mniejszy. Wszystko zależy od tego, jak kształtowała się sytuacja na wykresie w danym czasie, którego dotyczy bezpośrednio dany właśnie okres, na którym, dany wykres, na którym jesteśmy w danej chwili skupieni. Przyglądając się Heikenashi, możemy zaobserwować, że w kwestii maksimum, jak również minimum, nic się tutaj nie zmieniło. Cały czas widzimy dokładnie ceny maksymalne, ceny minimalne i wszyscy ci traderzy, którzy obawiali się, że Heikenashi może nieco zaburzyć właśnie nasze obserwacje dotyczące tych wartości skrajnych, w tym momencie należy ich uspokoić i powiedzieć, że wartości są takie same. Natomiast widzimy, przyglądając się szczególnie korpusowi, że ta sytuacja wygląda już nieco inaczej. Mianowicie, kiedy przyjrzymy się bliżej wartościom, widzimy, że świece Heikenashi bardzo często mają świece wzrostowe, które są akurat oznaczone tutaj kolorem zielonym, spadkowe z kolei kolorem czerwonym, to widzimy, że świece wzrostowe często mają korpus, rozpoczyna się dół minimum swojego korpusu na minimum wartości świecy. Widzimy oczywiście w przypadku cen świec spadkowych, że korpus również rozpoczyna się na maksimum i często widzimy dolny knot poniżej tego korpusu. To jest tak naprawdę sytuacja kluczowa dla określenia wartości Heikenashi, ponieważ w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie zaobserwować knot zarówno na górze, jak i zarówno jakby powyżej, jak i poniżej korpusu, to bez względu na to, czy mamy do czynienia ze wzrostową świecą Heikenashi, czy też spadkową, pokazuje nam to pewną konsolidację, którą jesteśmy w stanie zauważyć w danej chwili na wykresie. Natomiast sytuacja, w której brakuje górnego knota w świecy spadkowej, bądź w przypadku, kiedy brakuje dolnego knota w świecy wzrostowej, pokazuje nam, że trend jest bardzo silny, a trend jest tym silniejszy, im większy jest korpus. Obserwując zwłaszcza ruch wzrostowy, kiedy widzimy, że cały czas każda kolejna świeca jest pozbawiona dolnego knotu, czyli knotu, który znajduje się poniżej korpusu, jesteśmy w stanie śmiało stwierdzić, że w tym momencie mamy do czynienia z silnym trendem wzrostowym. W sytuacji, kiedy ten korpus zaczyna się zmniejszać, jest to dla nas pierwsza oznaka, że dany ruch traci nieco impet. W sytuacji, w której pojawia się świeca, gdzie mamy do czynienia z knotem z dwóch stron korpusu, pokazuje nam, że dochodzi do pewnej konsolidacji. Jest to jakby dla nas też przykład korekty, która nastąpiła na zwykłym, standardowym wykresie, co zresztą możemy też i zaobserwować, chociażby przyglądając się analogicznemu okresowi na wykresie standardowym świec japońskich. I oczywiście w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z pojawieniem się świec spadkowych, a dokładnie takich świec bez górnego knotu, pokazuje nam, że ten trend zaczyna się zmieniać w trend spadkowy. Oczywiście Heikenashi, kształt tych świec jest budowany na podstawie poprzednich wartości i oczywiście
nie obrazuje nam pewnego rodzaju tendencji długoterminowych, także nie pokazuje nam też sytuacji, gdzie doszło do jakiegoś wykupienia bądź wyprzedania danego rynku. Obrazuje nam sytuację, w której dochodzi do pewnej zmiany rozkładu sił na wykresie, gdyż jak możemy tutaj zapewne zaobserwować, w tym akurat konkretnym momencie dochodziło do sytuacji, gdzie mieliśmy ceny, gdzie mieliśmy spadek, gdzie mieliśmy świece spadkowe, no to jak również też mieliśmy jakieś większe korekty. Natomiast z punktu widzenia Heikinashi ten trend cały czas był silny. Tak naprawdę Heikinashi jest narzędziem, które możemy doskonale wykorzystywać w celu właśnie z pewnego wygładzenia standardowych, możemy wykorzystać do wygładzenia standardowych świec japońskich i w ten sposób możemy przyjrzeć się dokładnie, jakie trendy są kreowane w danym momencie na wykresie. Heikinashi możemy wykorzystywać na dowolnym interwale. Daytraderzy na pewno docenią to narzędzie na interwałach typu M5, M15, ponieważ to są interwały, w których bardzo często mamy do czynienia z różnego rodzaju sygnałami, które możemy źle zinterpretować, wykorzystując standardowe podejście analizowania w świec japońskich. Natomiast dzięki wykorzystaniu Heikinashi łatwiej nam będzie określić daną tendencję panującą w tym momencie na wykresie.